Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Ugly to Beauty z wyzwania Spotkajmy się. Dzisiaj będziemy robić simkę właśnie tylko z tego dodatku. I mamy przed sobą jakąś krewetę, jakąś tam, nie wiem jaką, nieważne. W każdym razie tak się prezentuje. I będziemy sobie ją robić. Postaram się zrobić ją w 15 minut, ale dzisiaj sobie tego nie zaznaczam tego czasu jako taki, wiecie, obowiązek. Po prostu wyjdzie jak wyjdzie, ale się postaram. Więc bierzmy się za nią w końcu. Od czego by tu zacząć, co nie? Może od głowy. Od uszu. Nosa. O. Tak. Po prostu pięknie. O mój Boże. Jak to się... Aha, to jest tu, dobra. Kurde. Jak zwykle problemy z twarzą. Czy ktoś ma zawsze też problemy z twarzą? Chyba twarz to jest najgorsze do zrobienia w tych wszystkich challenge'ach, co nie? Chyba każdy przyzna mi rację. O-o. Twarze, nosy... To po prostu... standardowe problemy. Co ja z tym nosem jej zrobię? Matka jedyna. Może trochę... W ogóle ma takie smutne te usta. Chciałabym nos jej wydłużyć. Naprawmy te brwi. O. O, o, o. Dobra. Oczy nawet nie ma takich złych, muszę powiedzieć. Boże, ona nadal wygląda tak źle. Jak to zrobić? Żeby było dobrze. Nie umiem jej nosa zrobić, jak zwykle. Dlaczego ja nie umiem robić nosów? Dlaczego? Troszkę uśmiechu? Chciałabym pan pródek lekko wysunąć może. Ale się, kurczę, skupiam. I nic nie mówię. Czyli tego nie mogę dać już wyżej. Nawet w edycji detali. Z tym nosem też za wiele pewnie nie zdziałam. Może te brwi muszę jej zmienić, bo te brwi są po prostu okropne. Ale dajmy jakieś normalne w miarę. I w ogóle zmieńmy jej kolor. Na przykład na te czarne. Nie, nie. Chyba tamte pierwsze były najlepsze, co? Teraz nie wiem, które to były. Ojejku. Najgorzej, najgorzej z tą twarzą. Te oczy widzę, że też z nimi coś jest nie tak. W sumie mogę i te fioletowe oczy zostawić. No bo co w tym złego? Żebym miała takie fioletowe oczka. To z takimi się urodziła. To takie ma. Ale co ja z nimi mogę tutaj począć? Czy ja mogę w ogóle? Zwykle będę miała problem z tymi oczami. Chyba je troszkę muszę obniżyć. O, i nauczyłam się je zmniejszać. Brawo dla mnie. Ale co ja... Nie umiem... Z tymi... powiekami. No... Dobra, myślicie, że ona wygląda całkiem nieźle. Jak zwykle wychudzona do granic możliwości. Trzeba ją tu naprawić. Troszkę ciałka. Nie musi być tak mocno... przytyć. Ale żeby chociaż miała co nieco i jakoś wyglądała. Zrobimy jej talię osy.
Uda. Gdzie masz uda, dziewczyno? O, matko jedyna. Dobra. Teraz chyba wygląda nieźle, co? Chociaż ona mi się wydaje w ogóle jakaś taka malutka, nie wiem czemu. Proste stopy może. Stopy wydłużmy jeszcze. O! Co myślicie? Może odrobinę jeszcze biustu? Tutaj ją poszerzyć jeszcze. O! Chyba jest okej, okay, tylko jeszcze ta głowa. I szyja. Jak i głowa, to i szyja. O, rany! Nie mam pojęcia, czy ona wygląda normalnie, czy nie, bo już mi się serio wszystko miesza. Czy ja mogę... Co ja ci zrobiłam z twarzą, kobieto? Co ja jej zrobiłam z twarzą? Chyba jest gorzej niż było. Sama nie wiem. Boże, nie umiem jej zrobić. Dobra, czekajcie, dajmy jakieś włosy. Oczywiście z dodatku spotkajmy się. Czarne, mimo wszystko. Co by jej tu pasowało? Ma taką dziwną twarz, że pewnie nic jej nie będzie pasowało. O nie, to na pewno nie. Tutaj są już same krótkie. A to? Nie. Chyba ten warkocz najlepszy. Troszkę jeszcze jej spróbuję naprawić tą twarz. I wiecie co, może... dajmy jej rzęsy. O! I jeszcze bym jej... bym ją troszkę opaliła. Odrobinkę. Zęby masz okej? Okej. Dobra. Makijaż. No jak zwykle tu mamy wspaniały makijaż, spotkajmy się. Ale w sumie... Taki wiecie... Oryginalny. Ale kurczę, wiecie co, te kredki są takie jakieś... Nierówne. Policzki możemy wziąć z podstawy. Zrobimy jej taki make-up, co? Chodzi, wyglądała dosyć oryginalnie. Ale niech się uśmiechnie. Nie wiem, czy to moje tekstury, czy co, ale te kreski są takie nierówne, że... Nieważne, nie patrzę już na to, jak ty z daleka wyglądasz. Dziwnie. Dziwnie wygląda, ale trudno. O, uwielbiam tą bluzkę. Ale nie wiem, czy jej ją dam. Może ona ma taki imprezowy makijaż, to może ją jakoś imprezowo ubierzemy? Co wy na to? Można by spróbować. To by pasowało. Ale nie ma fajnego koloru, chyba że czarne. Albo coś takiego? Taka spódniczka? Miniowa? Do tego buciki oczywiście jakieś. Dużego wyboru tu nie ma. Co mamy w dodatkach? Możemy użyć tego. I tyle, nie ma żadnych tych? Nie spotkajmy się, nie ma. A z podstawki? Chyba nie. Chyba nie. Chyba lepiej już bez. A jakieś biżuterie, kolczyki? I tylko to? Ale to jest... Nie. To jest takie nie, ale... Jakby spróbować z podstawki? No, już lepiej. Co myślicie? Chyba ją tak zostawię już. Ma taki ciekawy, oryginalny makijaż i wygląda całkiem spoko. No, ta twarz nie jest idealna, bo ma tutaj w ogóle jakieś... te kości jeszcze takie... Chyba poprzyłam. Nie umiem tych kości jej tak schować. Nie umiem. Wiecie co, chyba już nie będę kombinowała, bo zaraz będzie jeszcze gorzej niż jest.
Dobra, chyba jest dobrze. Lepiej nie będzie, moi drodzy. Wybaczcie. Wybaczcie, lepiej nie będzie, ale proszę, ładniej odsłoniliśmy tatuaże. Wygląda, myślę, że całkiem spoko w porównaniu do tego, co było. Ja mogę pokazać, jak było przedtem. Proszę bardzo. A jak jest teraz? Proszę bardzo. Myślę, że jest okej. Okay. Może jeszcze odrobinkę. Kurczę, ona jest strasznie chuda. Jakaś taka... W ogóle mi się wydaje mała, nie wiem. Też macie takie wrażenie, że ona jest taka malutka jakaś? Nie wiem. W każdym razie dobrze. To by było na tyle. Mam nadzieję, że moja simka wam się podoba po przemianie. I cóż, myślę, że będę kontynuowała tą serię ze wszystkich dodatków, które mam, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!